10 kłamstw, których uczą nas w szkole. Materiał opracowany na podstawie womanadvice.pl. Kameleon. Rodzina słynąca ze zdolności do zmiany ubarwienia, długiego języka i oryginalnych kształtów ciała. Mają chwytny ogon i palce zarośnięte w rodzaju szczypiec, którymi przytrzymują się gałęzi. Większość gatunków występuje w Afryce i na Madagaskarze. Nieliczne spotykane są w innych regionach. Ponoć kameleon zmienia ubarwienie, by się ukryć. To nieprawda. Kameleon zmienia barwę w odpowiedzi na zmianę temperatury organizmu. Jaszczurka ciemnieje, by się zagrzać. Zmiana ubarwienia jest ponadto sposobem komunikacji z innymi kameleonami. Zwierzę może w ten sposób zasygnalizować swój nastrój. Dla przykładu, podczas zalotów samiec dumnie się pręży i stroi we wszystkie możliwe kolory. Wszystko po to, by zaimponować swojej wybrance. Vincent van Gogh. Holenderski malarz postimpresjonistyczny, którego twórczość dzięki żywej kolorystyce wywarła dalekosiężny wpływ na sztukę XX wieku. Artysta w ciągu swojego życia cierpiał na napady lękowe i narastające ataki spowodowane zaburzeniami psychicznymi. Zmarł w wieku 37 lat, jako twórca nieznany szerszemu ogółowi w wyniku postrzału z broni palnej, prawdopodobnie samobójczego. Vincent van Gogh odciął sobie ucho. Holender faktycznie stracił ucho, ale nie było to w afekcie nieszczęśliwej miłości, a podczas walki na miecze ze swoim przyjacielem Paulem Gauguinem. Nie chcąc, aby Gauguin został skazany za swój czyn, Van Gogh wymyślił na poczekaniu całą historię o nieszczęśliwej miłości i obcięciu sobie ucha. Nietoperze. Rząd ssaków obejmujący około 1360 gatunków, do których zalicza się 17 rodzin. Są to jedyne zdolne do aktywnego lotu ssaki, w przeważającej większości prowadzące nocny tryb życia. Specyficzną postawę w spoczynku, zwisanie głową w dół, nietoperze zawdzięczają specjalnej budowie tylnych kończyn. Nietoperze są ślepe. Tak się zwykło mówić, co nie jest prawdą. Większość nietoperzy potrafi widzieć 3 razy więcej niż człowiek. Pluton. Został odkryty w 1930 roku przez amerykańskiego astronoma. Od odkrycia do 2006 roku Pluton oficjalnie był uznawany za 9. planetę Układu Słonecznego. 24 sierpnia 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna odebrała Plutonowi status planety, co oznacza, że Układ Słoneczny liczy 8 planet. I tak się zazwyczaj mówi. Pluton nie jest planetą. Okej, ale sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Jest planetą karłowatą, czyli jest czymś w rodzaju obiektu astronomicznego pośredniego między planetami a małymi ciałami niebieskimi. Planety karłowate, wbrew nazwie, nie zaliczają się do planet, jednakże większość osób o tym nie wie. Isaac Newton. Angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii, alchemik. Odkrywca 3 zasad dynamiki i prawa powszechnego ciążenia. Uznawany za jednego z najwybitniejszych i najważniejszych uczonych wszechczasów. Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi, jak i ruchem ciał niebieskich. Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i powszechnego przyjęcia teorii heliocentryzmu. Podobno ten genialny fizyk sformułował prawo powszechnego ciążenia pod wpływem szoku, jaki u niego spowodowało spadające jabłko. Jednak to jest raczej oszustwem. Jabłko uczestniczyło w genialnym odkryciu, jednak Newton nie doszedł do genialnego wniosku po tym, jak owoc spadł mu na głowę. Newton po prostu widział spadający owoc i zaczął zastanawiać się, dlaczego jabłko spada w dół. Sednem jego myśli było wzajemne oddziaływanie dwóch mas, siła, która malała razem z kwadratem odległości. Co więcej, była to ta sama siła, która pozwalała Księżycowi obiegać Ziemię, a planetom krążyć wokół Słońca. Korrida.
tradycyjna walka z bykiem, widowisko popularne w Hiszpanii, według niektórych zwyczaj sprowadzony na Półwysep Iberyjski przez Arabów, inne wersje mówią o Kartagińczykach lub Rzymianach. Kiedyś zwyczaj popularny wśród arystokracji, w walkach brali udział nawet królowie. Powtarza się, że byk widzi jedynie czerwony kolor, bądź czerwony kolor go drażni. No nie, agresję u byków podczas walk wywołuje w rzeczywistości ruch płachty, stąd gwałtowne machanie płachtą przed oczami byka. Bykowi obojętne jest, czy jego rywal macha czerwoną, zieloną, niebieską, czy jeszcze inną płachtą. Czerwona płachta jest najbardziej tradycyjna, gdyż jest w kolorze krwi, ale bywają również inne kolory, na przykład niebieskie płachty. Paznokieć. Rogowa osłona ostatniego członka palca naczelnych. Paznokieć pełni funkcje ochronne. Jest jednym z wytworów naskórka, a jego głównym budulcem jest kreatyna. Paznokcie rosną po śmierci. Słyszeliście to kiedyś? To jest nieprawda. Paznokcie rosną tylko wtedy, gdy powstają nowe komórki. Jak tylko serce przestaje bić, komórki nerwowe umierają w ciągu nawet 7 minut. Ewentualne wrażenie, że paznokcie rosną, wynika z obkurczania się otaczających tkanek. Zmysł, czyli zdolność odbierania bodźców zewnętrznych. Reagowanie na konkretny rodzaj bodźców umożliwiają odpowiednie narządy zmysłów, w których najważniejszą rolę odgrywają odpowiednie receptory. Każdy z narządów jest częścią układu nerwowego. Informacje o pobudzeniu receptorów są przekazywane do odpowiednich analizatorów w korze mózgu. Od lat uczy się, że człowiek ma 5 zmysłów. Wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. To nie jest prawda. Kwestia zmysłów jest cały czas badana, a od niedawna zalicza się oficjalnie do zmysłów człowieka kolejnych 5. Nocycepcja, zmysł temperatury, zmysł równowagi, propriocepcja i percepcja czasu. Barwa. Wrażenie psychiczne wywołane w mózgu zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Kolory, krótko mówiąc, czerwony, żółty i zielony są podstawowymi barwami. Ja się tak przynajmniej uczyłem w szkole. Okazuje się, że zielony nie jest podstawową barwą. Podstawowe barwy to purpurowa, żółta i niebieska, jednak współczesna nauka postanowiła nie wspomnieć o tych barwach, ponieważ nie odzwierciedlają pełnej gamy. Gwiazda polarna. Gwiazda widoczna gołym okiem, która jest położona najbliżej bieguna niebieskiego. Termin ten najczęściej jest stosowany w odniesieniu do Polaris, jasnej północnej gwiazdy polarnej Ziemi. Ale na ziemskim niebie jest też południowa gwiazda polarna, a inne planety również mają swoje gwiazdy biegunowe. To co my nazywamy gwiazdą polarną to Polaris, czyli najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy. To po pierwsze, a po drugie, mówi się, że gwiazda polarna to najjaśniejszy punkt na niebie. No nie, gwiazda polarna jest dopiero na 46. miejscu, jeśli chodzi o jasność. Chociaż na biegunie północnym jest rzeczywiście najjaśniejsza. Najjaśniejszą gwiazdą jest Słońce, a na drugim miejscu jest Syriusz, czyli najjaśniejsza gwiazda nieba południowego. A co ciekawe, na południu są przecież widoczne inne gwiazdy niż u nas na północy. Interesujecie się astronomią? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim fascynowaniu się gwiazdami. Pytam, bo mój brat się tym zajmuje i zawsze mnie również to fascynowało. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was również na kanał Światowa Historia. Ponadto zapraszam Was na moje pozostałe kanały, a to ciekawe, również kanał z ciekawostkami oraz Maybe News, czyli kanał anglojęzyczny, który prowadzi moja przyjaciółka i mają tam się pojawiać w przyszłości materiały historyczne, które mają zachęcić osoby z zachodu do poznania historii, tutaj naszej wschodniej, czy poznania historii II wojny światowej z punktu widzenia polskiego. Jednak żeby to zrobić, trzeba ten kanał rozkręcić, także bardzo Was proszę o subskrypcję i wyświetlenia, bo myślę, że takie edukowanie Zachodu naprawdę jest potrzebne. Trzymajcie się, cześć!